Aleluja. Witajcie, nazywam się Mateusz Lukowski. Chcę, żebyście się przez chwilę zatrzymali i posłuchali coś, co może zmienić całkowicie wasze życie. Wiesz, jak chcę pokrótce powiedzieć to, jak spotkałem osobiście Jezusa. Spotkałem go 5 lat temu, ale wiesz, moje życie nie było takie kolorowe. Chodziłem do kościoła zawsze od dzieciństwa, wychowywałem się w kościele katolickim. Chodziłem do kościoła, wypełniałem różne religijne obowiązki, bo wierzyłem w to, że te religijne obowiązki mnie zbawią. Tak uczą ludzi w tym kraju, że jeżeli będziesz dobrym człowiekiem, jeżeli będziesz przyjmować te chipsy z kościoła, to jakoś tam pójdziesz do nieba, jakoś cię, ten jakiś tam Bóg cię przyjmie. Ale ja chcę tutaj powiedzieć o Bogu prawdziwym, o Bogu, którego ja osobiście spotkałem w moim życiu 5 lat temu. A wyglądało to tak, że ja uwierzyłem w Niego. Ja zawołałem do Niego i powiedziałem: Jezu, przyjdź i zmień moje życie. Przyjdź, bo już nie chcę paprać się w grzechu. Wiecie, chciałem się kilkakrotnie zabić w moim życiu, bo nie widziałem sensu w moim życiu. Miałem wszystko, ale tak naprawdę w głębi mojego serca wiedziałem, że coś nie jest okej i chciałem sobie odebrać życie. Ale 5 lat temu na ulicach Warszawy usłyszałem Ewangelię, usłyszałem tą dobrą nowinę, że On umarł za moje grzechy, o tym, że On jest dobrym Bogiem, o tym, że Bóg to, że nie jest religią, że to nie jest jakaś marionetka, że to nie jest jakiś Jezusik przybity do krzyża, ale że On jest realny i On jest tutaj na ziemi i ja się z Nim mogę osobiście spotkać. Możliwe, że wiele z was teraz mówi: ale ja się tak dobrze staram, ale ja mam takie dobre życie, że na pewno pójdę do nieba. Wiesz, w Słowie Bożym jest napisane, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i nie może nikt wejść do nieba na podstawie swoich dobrych uczynków, dobrych swoich zasłużeń. Ponieważ Słowo Boże mówi, że nasze uczynki są jak splugawiona szata. Twoje uczynki są przed tronem Bożym nic nie warte. Potrzebujesz uwierzyć w Niego. Uwierzyć w to, co On dokonał na krzyżu Golgoty. O tym, że On umarł za twoje grzechy. O tym, że zmartwychwstał. O tym, że On przyszedł tutaj, aby pokazać nam Ojca. On przyszedł pokazać Ojca. Uwierz dzisiaj w Jezusa. Uwierz w Niego. Uwierz w Tego, który oddał swoje życie za ciebie i za mnie, abyś Ty mógł żyć. Twoje chodzenie do kościoła, twoje czynienie religijnych obowiązków nic nie zmienią. Chrystus raz na zawsze wykupił cię z grzechu. Wystarczy, że w to uwierzysz, w tą dobrą nowinę. Wiesz, nie musisz się spinać. Wielu ludzi mówi: ale gdzie jest ten Bóg? Ja Go nie widzę. No właśnie, tutaj jest sprawa wiary, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. On jest Bogiem niewidzialnym. Uwierz w to, czego nie widzisz. Uwierz w to dzisiaj, czego nie widzisz, a będziesz miał sukces w swoim życiu. Nie staraj się o swoich własnych uczynków, o własnych starań zasłużyć sobie na niebo, ale uwierz w to proste słowo. Uwierz w to, że On umarł za ciebie. Uwierz w to, co dokonało się na krzyżu Golgoty. A wszystko inne będzie ci dotarłem w swoim życiu. Nie spinaj się. Przyjdź do Niego tak, jaki jesteś. Ale może myślisz sobie: ale jestem taki grzeszny, ale jestem taki brudny. Bóg pewnie mnie nie przyjmie. To jest kłamstwo, przyjacielu. To jest kłamstwo. Nie głosimy Boga, który jest Bogiem złym, który gdzieś tam siedzi na chmurach i chce się przylać jakąś rózgą. Nie o takim Bogu mówimy. Mówimy o Bogu miłości, który zesłał swojego Syna. Przyjdź do Niego taki, jaki jesteś. Taki właśnie, jaki jesteś. Taki brudny, taki grzeszny. I zrzuć na Niego wszystkie swoje grzechy, wszystkie swoje problemy, wszystkie twoje zmartwienia. Zrzuć na Niego, a On cię podźwignie. Jeżeli masz problemy jakieś w swoim życiu, jeżeli pragniesz uzdrowienia, uwolnienia, to przyjdź do mnie. Uzdrowię cię i uwolnię w imieniu Jezusa. Przyjdź, weź swój cud zupełnie za free.